Polsce co trzecie małżeństwo kończy się rozwodem. Planując ślub, wyprawiając huczne wesele i zakładając rodzinę, nie każdy myśli o rozstaniu. Ale jednakże statystyki są zatrważające. Aż 70% pozwów rozwodowych składają kobiety, nie mężczyźni. I znacznie więcej rozwodów jest w dużych miejscowościach. Czy wiecie, jakie są najczęstsze przyczyny rozstań w Polsce? Na miejscu pierwszym różnica charakteru. Brak lojalności małżeńskiej jest na miejscu drugim. Na miejscu trzecim, według statystyk, jest nadużywanie alkoholu i inne używki, niedopasowanie seksualne, różnice światopoglądowe i coraz częściej występująca przyczyna rozwodu – przemoc. Fizyczna, psychiczna i ekonomiczna. Ciekawa jestem, jakie Wasze są przemyślenia na ten temat i napiszcie koniecznie w komentarzu, dlaczego to kobiety znacznie częściej składają pozwy rozwodowe niż mężczyźni.